Witamy Państwa. Przed chwilą hymn, końcówka hymnu polskiego. To trójka arbitrów z Grecji z głównym zografosem, a teraz hymn gospodarzy. Spore zamieszanie. I mamy, proszę Państwa, fatalny początek. Rzut karny. Zobaczymy, czy wykorzystają go gospodarze. Fatalne ustawienie naszych obrońców i niestety jedyna słuszna decyzja sędziego. Zdecydowanie faulował Wojtkowiak, selwę kapitana San Marino i teraz gracze San Marino przed szansą. I świetnie Łukasz Fabiański broni. No, byłoby bardzo ciężko później pozbierać się przeżywający to spotkanie trener drużyny San Marino Gianpaolo Mazza. No ale gdyby nie Łukasz Fabiański, to ten początek był fatalny w wykonaniu Polaków. Fantastycznie wyczuł Fabiański intencje zawodnika San Marino, ale no nie możemy sobie pozwolić tak łatwo, żeby zawodnicy San Marino dochodzili do takiej sytuacji w polu karnym. Strzelał Selva. Tak, i to naprawdę nie strzelił źle, ale Fabiański znakomicie obronił. Kolejna dobra interwencja Fabiańskiego. Może ten niewykorzystany karny podziała mobilizująco na polski zespół. Ożywczo akcja Polaków. Prawą stroną jest Błaszczykowski w pole karne. Smolarek. Wybijają jeszcze gracze San Marino. Jest okazja. Po sporym zamieszaniu przejmujemy piłkę. Będzie rozpoczęcie akcji przez Polaków. Wybijał Davide Simoncini, brat bliźniak bramkarza drużyny San Marino. No, odetchnął Wojtkowiak po tym faulu, kiedy Fabiański wykorzystał swoje umiejętności i obronił rzut karny. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja przebudzi zawodników i nie możemy tak ospale reagować w polu karnym. Ale zastanawiające jest, Andrzej, to, że bardzo często zwracają uwagę na to sami piłkarze. Mówią z trzeciej minuty. Teraz będzie okazja, Smolarek. Kłopot jednak z przyjęciem, gramy dalej. Faulowany był tutaj Piszczek, Błaszczykowski, prawa strona, Błaszczykowski, jest Wojtkowiak. Dośrodkowanie w pole karne, okazja do strzału, słupek, nie ma kto dobić tej piłki. Pierwsza okazja polskiej drużyny. Bardzo dobre dośrodkowanie Wojtkowiaka, troszeczkę chyba sobie przeszkodzili nasi trzej zawodnicy. Okazja zobaczyć powtórkę. Dobre dośrodkowanie. Tylko zabrakło szczęścia, troszeczkę Lewandowski przeszkodził po dośrodkowaniach bokiem i tam mamy sporo miejsca. Te miejsca musimy wykorzystać i tak jak mówiłem wcześniej, że na pewno jakieś dośrodkowanie. Beretti groźnie, Beretti, brawo i Łukasz Fabiański. No ale jeśli mamy liczyć na to, że Łukasz Fabiański będzie najlepszym polskim piłkarzem w tym meczu, to praktycznie nie możemy liczyć na to, że wygramy to spotkanie. No, to jest naprawdę niesamowite. Po raz kolejny ewidentny błąd obrony. Ujęcia z góry, ale wydaje mi się, że spalonego jednak nie było. Leo Benkara. No teraz jest okazja, może wreszcie. Dobra sytuacja właśnie wcześniej, żeśmy Saganowski zabrali piłkę reprezentacji San Marino. Saganowski niestety nie trafił w bramkę. Było 11 metrów i jeżeli trafił w światło, nie możemy znaleźć sposobu, żeby ograć. Nowek, pole karne. Saganowski. Jest okazja, będzie gol. Wreszcie. Ewi Smolarek. 14 gol w reprezentacji. Czyż to miało znaczyć, że Ewi Smolarek prosi o zmianę? Tak, co mówiliśmy wcześniej. Tak, trzeba być przygotowanym na to, Piszczek, że obrońcy. Potem jeszcze raz Piszczek. Odbicie przez Aldo Simonciniego i Smolarek dobija piłkę. Marek Saganowski opuszcza boisko. Od 2 lat wciąż bez bramki w reprezentacji Polski. W jego miejsce z 13 Robert Lewandowski. Pozycja wysuniętego napastnika w polskiej reprezentacji jak do tej pory jest troszeczkę nieszczęśliwa. Nikt nie chce na tej pozycji grać, bo jest to naprawdę w nowoczesnym futbolu niesamowicie trudno się gra na tej pozycji. Tyłem praktycznie do bramki przez 80 minut.
może zaowocuje to zdobyciem kolejnej bramki. Teraz będzie okazja. To wykorzystać, słupek, jest okazja na dobitkę i mamy drugą bramkę. Brawo! Bramkę w debiucie. Życzyłeś tego Robertowi Lewandowskiemu, zresztą ja podobnie. Jest to chłopak, który ma instynkt. Potrafi się gdzieś ustawić, szuka go piłka. Mówiliśmy wcześniej, że kilka było takich bezpańskich piłek w polu karnym, właśnie idealnych dla tego zawodnika. I jest, że piłka go szuka w polu karnym, to on szuka piłki, dlatego zdobywa tyle gola. 67. minuta, 2-0 dla polskiej reprezentacji. Po bramce w debiucie, po 50. gol pod wodzą Leo Benhakera, biało-czerwonych, strzelany przez Smolarek, a później skutecznie dobijał Robert Lewandowski. Możemy teraz tylko wyłącznie gdybać, co by było, jeżeli ze Słowenią zagrałby 20 minut Lewandowski czy Smolarek. Być może ten wynik byłby zupełnie...